Chwała Jezusu Chrystu. Bardzo miło po raz kolejny tutaj u Was jest mi być i że to, że jeszcze ojcowie zapraszają nas i myślę, że świadczy o tym, że jeszcze znoszą cierpliwie tę obecność. Nie z góry przepraszam, że być może ten temat dzisiaj, temat naszego spotkania nie zostanie w pełni wyczerpany, ale myślę, że nie sposób tego zrobić aż tak dokładnie w ciągu kilku minut, ale postaramy się jakoś nakreślić najważniejsze rzeczy i takie najbardziej dla nas może też korzystne, przystępne i przybliżyć pokrótce pojęcie postu, dlatego że jesteśmy, akurat jest za nami pierwszy tydzień postu. Myślę, że czas takiej też małej refleksji nawet nad tym, jak każdy z nas spędził ten post, czym się zajmował, czym się nie zajmował, a powinien, co robił, czego właśnie nie powinien robić, a nad czym by się bardziej może warto było zastanowić. Święty Bazylii Wielki jest jednym z najbardziej znanych chyba ojców, myślę, że wszystkim nam ojców Kościoła i należy do trzech najwybitniejszych ojców, czyli do ojców kapadockich tak zwanych, wśród których jest jeszcze święty Jan Złotousty i święty Grzegorz Teolog. Jeżeli chodzi o postać świętego Bazylego Wielkiego, myślę, że też nie jest przypadkiem, że wybraliśmy taki temat, dlatego że dziś akurat mieliśmy okazję uczestniczyć w liturgii, w pierwszej liturgii zapoczątkowanej jak gdyby z tego cyklu, wśród liturgii Niedziel Wielkiego Postu. Właśnie służona była liturgia, która jest autorstwa świętego Bazylego Wielkiego. Zawiera ona, można zauważyć, trochę więcej tekstów, więcej modlitw jest czytanych przez duchownych, zwłaszcza w czasie kanonu eucharystycznego, kiedy się śpiewa Miłość Mira. I charakterystyczną też rzeczą tej liturgii jest to, że zamiast dostojno jeść, to już tak mówię obrazowo, żeby skojarzyć łatwiej było, śpiewa się o Ciebie radujec się, taki hymn do Bożej Matki. I święty Bazylii Wielki również, no nie sposób jest go nie wiązać z postem, dlatego że oprócz tego, że był on biskupem, tak jak i dwaj inni pozostali, o których wspomniałam, był też wielkim ascetą i mnichem przede wszystkim i prowadził bardzo surowe życie. Zaczniemy od tego, że umiejscowimy też w czasie, kiedy on żył. Jest to ojciec Kościoła, który żył w IV wieku. Urodził się około 330 roku, są pewne rozbieżności, jedni mówią 329, 330, właśnie w Kapadocji, czyli obecnie południowej Turcji. Był osobą bardzo dobrze wykształconą na tamte czasy. Ja oczywiście bardzo streszczam jego żywot, bo nie jest to akurat nasz temat. Należy powiedzieć, że jest też pewnego rodzaju wyjątkiem, bo praktycznie wszyscy z rodziny świętego Bazylego Wielkiego zostali świętymi. I jego matka, i siostry, i bracia. Jest to no, też ewenement, ale z drugiej strony świadczy, w jakim środowisku, w jakiej rodzinie wyrósł. Czyli od małego już był blisko Boga, był jak gdyby no, bardzo oswojony z duchem cerkwi. Też właśnie na co już zwróciłam uwagę, był bardzo dobrze wykształconą osobą. Między innymi miał też wykształcenie medyczne. Jak na tamte czasy było to coś bardzo wielkiego. Było o wiele trudniej ze światą, nie tak jak teraz. Nie było to tak dostępne i powszechne. Co też można zauważyć później w jego pismach. Niestety nie żył długo. Ogólnie słyszymy święty Bazylii Wielki, biskup Cezarei, kojarzy nam się to może z dość sędziwym człowiekiem, a święty Bazylii Wielki żył tylko 49 lat. I jednak w tym tylko 49 lat, w tych tylko 49 latach zdołał aż tak dużo zrobić. Miał tak wielki wpływ na życie cerkwi, na naukę, że dano mu przydomek Wielki, bo jego właśnie działalność, jego nauka zasługuje na to, żeby nazwać to no, słowem Wielki. Będąc biskupem, święty Bazylii prowadził nieustanną walkę z Arianami. Wiemy, że arianizm to była herezja, która opanowała cerkiew właśnie w IV wieku. I na czym to polegało? Do dziś takimi, można powiedzieć, spadkobiercami Arian niejako są świadkowie Jehowi. Chodziło o to, że Arianie uważali, że Chrystus nie był prawdziwym Bogiem. Odrzucali bóstwo Chrystusa, że tylko to człowiek zrodzony w jakimś czasie i tak dalej. A więc święty Bazylii Wielki strasznie dużo zrobił,
wycierpiał, żeby ta nauka mimo wszystko aż się tak bardzo nie zakorzeniła w cerkwi, mimo że miała bardzo wielu zwolenników. I dzięki takim ludziom jak Bazylii Wielki, co dzisiaj na przykład obchodziliśmy w cerkwi, czyli Triumf Prawosławia, jest to Niedziela Triumfu Prawosławia, właśnie ta nauka przetrwała nieskażona do naszych czasów. Tak jak się nieraz mówi, otrzymaliśmy ją w darze. My nic nie zrobiliśmy w tej kwestii, żeby nasza wiara tak czy inaczej wyglądała. My ją przejęliśmy od innych, którzy niestety musieli bardzo dużo przecierpieć, a nieraz zapłacili za to życiem. Jeżeli chodzi o już taką naukę teologiczną, to święty Bazylii Wielki był pierwszym, który ustalił określenie świętej Trójcy. I największą jego spuścizną jest ryt świętej liturgii, o którym już odpowiedzieliśmy. I ta liturgia, co ciekawe, jest sprawowana tylko 10 razy w roku. Więc są to niedziele Wielkiego Postu. Jest oczywiście sprawowana w dniu pamięci świętego Bazylego Wielkiego. A oprócz tego jest to liturgia również i Wielkiej Soboty. Jest to liturgia, kiedy służona jest przed Dzień Wielkich Świąt, mianowicie Bożego Narodzenia, Chrztu tak samo. I kiedy zagłębiamy się w jej treść, widzimy też, no oczywiście trzeba by było przeczytać te modlitwy. My najczęściej ich niestety nie słyszymy w trakcie liturgii, bo są czytane cicho przez duchownych w ołtarzu, podczas gdy chór śpiewa przeciągle jakąś melodię Miłośmira. I z jednej strony jest to szkoda, bo ludzie nie słyszą, jak piękne teksty są wtedy czytane i co się mówi. Ja myślę, że to mógłby być spokojnie jakiś temat, jakiegoś spotkania właśnie, liturgia Bazylego Wielkiego. Warto by było to poruszyć. Tak jak już wspomniałam, że Bazylii Wielki był również wielkim też ascetą. On bardzo polubił życie pustelnicze, mieszkał w takim monasterze, w którym później zresztą opracował całe takie reguły życia monastycznego, które przetrwały do dziś. I u nas właśnie w cerkwi prawosławnej cały monastycyzm praktycznie obiera się na regule Bazylego Wielkiego. Tak samo jeszcze od jego imienia wzięli nazwę również mnisi czy zakonnicy grekokatolicy, którzy się nazywają bazylianami, a to tylko dlatego, że jednak unici kiedyś nie byli unitami, tylko prawosławnymi i ta ciągnie się dalej, ta tradycja właśnie Wasilia Wielkiego. Jako, że no tak jak przystało na ascetę, on też bardzo wiele czasu poświęcił modlitwie, mimo tego, że był bardzo wielkim postnikiem, powiedzmy to po słowiańsku, czyli właśnie takim podwiżnikiem zmagającym się i ze sobą, głównie zmagał się też z chorobami. Jest to jeden chyba z najbardziej chorowitych świętych. Też pewnie dlatego tak młodo zmarł. Święty Bazylii jest autorem 365 listów, które przetrwały do naszych czasów. Po polsku, z tego co się orientuję, chyba nie wiem, czy są przetłumaczone, ale na pewno są po rosyjsku. Jeżeli ktoś by mógł to kiedyś nabyć taką książkę, po prostu jest zatytułowana Piśma. Bardzo polecam wszystkim, są to bardzo życiowe, bardzo piękne utwory, w których właśnie, przez które widzimy, no jak gdyby też przejawia się jego charakter, ta osoba, bo wiemy, że z listów dużo możemy wnioskować, są to osobiste bardzo teksty, czyli widzimy, kto je pisał i w jakich okolicznościach. I tam też on nieraz mówi o tym, jak strasznie dużo chorował. Ja chciałam przywieźć właśnie tutaj na spotkanie, bo się bałam, że zapomniałam, to jest między innymi ta książka, o której mówię, listy. Chcę tylko zacytować fragment z jednego z listów. Myślę, że w większości jest zrozumiały, to będzie po rosyjsku, coś to dotłumaczymy resztę, żeby było mniej więcej widać to, o czym mówię, co on pisał. Pisze tu list do pewnego biskupa. В каком положении нашел меня добрый Исаакис, об этом лучше перескажет тебе сам он, хотя и не владеет достаточно языком, чтобы трогательно описать чрезмерность страданий, как велика была моя болезнь. Но, вероятно, известно это всякому, кто хотя несколько меня знает. Ибо если и тогда, как по-видимому в добром я здоровье, у меня менее сил, чем у людей, в жизни которых уже отчаялись, то можно поэтому судить, каков я был во время болезни.
Czyli wnioskujemy, że jeżeli on mówi, jeżeli ja no, niby byłem zdrowy, a wyglądałem gorzej niż ci, na których już się nie liczy, że będą żyli, to można wyobrazić, jak wyglądam, jak się miewam, kiedy jestem chory. Wproczem i zwini garaczku, jeśli ja naszucit. Po jeliku być niezdarowym dla mnie stało czym to jestestwiennym. To nadleżałoby przy tej pieremienie состояния i mieć mnie samo jak krepkoje zdrowie. No po jeliku nakazanie Gospodnie po zasługam moim umnożajet boleźnieność moju nowymi usugobleniami, to wsled za odnoju niemoszczyju połuczył ja drugую niemoszcz. Почему из всего этого даже ребенку видно, что совершенно необходимо уже мне расстаться с этим покровом, разве только Божие человеколюбие по долготерпению своему, дав время на покаяние, и теперь, как многократно прежде, освободит и избавит от непреодолимых бедствий. Итак, да будет сие как угодно Богу и полезно для меня. Więc święty Bazylii też mówi, że on widzimy, że przyjmuje z pokorą, skoro już pewnie należałoby, jak on mówi, odejść mi z tego świata, jest tak wycieńczony, ale skoro Pan Bóg mi jeszcze daje siły, żeby z tym się zmagać, to znaczy, że jeszcze muszę się kajać w czymś, muszę zasłużyć na to najpierw, żeby odejść. W innym miejscu mówi, że теперь кажется всего более чувствую утрату, какой подвергаюсь от своей болезни, когда прилагая попечение о теле, принужден находиться в отсутствии во время прибытия в наше отечество такого мужа. Целый уже месяц лечусь водами самородно теплыми, чтобы получить от всего какую-нибудь пользу. Понапрасну, видно, тружусь в пустыне или даже многим кажусь достойным смеха, не слушая пословицы, которая говорит, что мертвым не доставить пользы и теплое. Спробовал лечить какими-то теплыми водами, źródłami, але мови, что это так, хиба, як и мови повідзяння, що для кого змерлого уж тепло навіть не поможе. Чи був то, ну, жив і не жив чоловік, так ще чув. Nieraz mówił, że leżał miesiącami w gorączce, że go rzucało. Był już wdzięczny Bogu za to, że chociaż mógł stać parę dni na nogi, bo zapraszano go często do odwiedzenia różnych znajomych czy do właśnie biskupów i on często mówi, że chętnie bym przyjechał, ale jak mam się odprawić w taką podróż, kiedy nie daję rady tutaj chodzić po swoim obejściu. A mimo to, jak bardzo przestrzegał i postów, i modlitw, ile czasu spędzał na modlitwie, ile rzeczy napisał pięknych, a oprócz tego za czasów świętego Bazylego Wielkiego też w tym regionie, w Kapadocji zapanował bardzo wielki głód. I święty Bazylii zasłynął z tego, że wydał polecenie, żeby sprzedawać wszelkie dobra cerkiewne tylko po to, żeby nakarmić biednych ludzi. Upominał również bogaczy, którzy zamykali spichlerze, bo czekali, że może wzrośnie cena, jeszcze bardziej jedzenia zyskają na tym. On był bezkompromisowy, szedł do wszystkich i niejako groził im, mówiąc, że jak wy się nie boicie Boga, kiedy u ludzi umierają dzieci, wy sobie trzymacie dalej te bogactwa. Sam był tak biedny, że kiedy mu grożono, jeden z cesarzy, ponieważ był Arianinem, a święty Bazylii no, był przeciwnikiem tej herezji, postanowiono też go niejako zastraszyć, czy wtrącić do więzienia, więc on mówił, że naprawdę nie mam nic do stracenia. Oprócz tych starych, porwanej rasy, którą mam na sobie, nie mam nic, jak chcecie, to bierzcie. Kiedy grożono mu śmiercią, to mówił, że bardzo się cieszy, bo w końcu pójdzie do Boga, skończy się jego tutaj tułaczka po świecie. I takimi odpowiedziami wprawił w zdumienie cesarza, który jednak nie przyczynił mu zbytniej krzywdy poza jakimiś wygnaniami.